Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest SimRail. Drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym przejedziemy się lokomotywką EU07. No, bardzo bym chciał się tą lokomotywą przejechać, a przede wszystkim tak ją w miarę możliwości opanować. Natomiast, żeby to zrealizować, ja wybiorę sobie tutaj trasę do Zawiercia, ale tutorial. Ponieważ jeżeli chodzi o te tutaj kwestie, no to mamy Elfika, a tu jest tutorial, także jest ten skład. Także tutaj jedziemy i powiem szczerze, że tu poziom trudności dla przykładu ustawiony jest na 3 kreski, Pendolino na 4, a mnie się Pendolino łatwiej jeździ niż tym. A zresztą ja od zawsze miałem duży problem, żeby ogarnąć tę lokomotywę. No dobra, klikamy graj, bez przedłużania tam ciśniemy. Dzisiaj poprowadzisz pociąg osobowy z Zawiercia do Katowic. Na początku sprawdź łączność z dyżurnym ruchu. Dobrze, tak też... Aby wejść do lokomotywy, podejdź do niej i kliknij na drzwi lub wciśnij 1 na klawiaturze. Tak też zrobimy. Dobra. Ja, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, a to jest EP, a nie EU. No dobra, ale to... Chyba podobne są, nie? Tylko EU to uniwersalna, EP to do przewozów pasażerskich, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, z tego co mi tam kiedyś tłumaczono. No to możemy. Tak się prezentuje skład. 3 wagony ciągniemy. 2 klasy drugiej, 1 klasy pierwszej. Oczywiście to dalej pykpy. Także opóźnienia są tutaj naturalne. Wręcz trzeba je brać pod uwagę w obliczeniach, powiedzmy, jeżeli chodzi o jazdę na lotnisko. Otwórz żebyś tam po lewej stronie pulpitu i przesuń w górę hebelek włącznika baterii. Żeby tam się nie spóźnić przypadkiem i tak dalej. No dobra. Generalnie, jeżeli chodzi o hebelek, o którym tutaj pan wspomniał, to tutaj się znajduje. To tak dla początkujących. Bateryjka. Przekręć klucz rozrządu w prawo, aby aktywować kabinę. Czekajcie, bo czuwak trzeba zbić. No co jest, kuźwa? A, to tak nie zbije? Przed zbiciem testu systemów bezpieczeństwa przesuń nawrotnik w przód lub w tył. I zaraz widzowie uciekną, bo ich głowa rozboli. Włącz radiotelefon i ustaw żądany kanał. Ty głupi siusiaku, ty. Dobra. Podnieś pantograf. A mogę już usiąść, czy nie? Pantograf tylny. Aby usiąść na fotelu maszynisty, naciśnij na niego. Ale to dlaczego musiałem to robić na stojąco? Cholera, nogi trzeba oszczędzać. Gościu. Dobra. Poczekaj na pojawienie się napięcia. Aktywny jest przekaźnik różnicowy. Użyj przycisku odblokowania przekaźnika różnicowego. Włącz wyłącznik szybki. Dobra. Włącz przetwornicę. Dobra. Poczekaj na ustabilizowanie się prądu ładowania. Dobra. Włącz sprężarkę. Poczekaj na napełnienie się zbiornika głównego. Ale ty mnie nie poganiaj. Ja myślę, że można by spokojnie tutaj... Kuźwa, właśnie, na manewry to jak to się... Lewy reflektor czy prawy reflektor? Dobra, pojadę bez reflektorów. Nie no, żartuję. Wszystkie odpalę, bo tutaj... Nie jedziemy online. Aczkolwiek, słuchajcie, byłem przez chwilę na multiku. Kran hamulca zespolonego znajduje się w pozycji odcięcia. Przestaw kran hamulca zespolonego w pozycji jazdy lub napełniania. Przytrzymaj przycisk odluźniacza w celu napełnienia przewodu głównego. Przycisk odluźniacza. Dobra, ale to chyba też kropka jest, nie? Na klawiaturze. A zresztą... Aktywny jest hamulec postojowy. Zwolnij go, używając korby na tylnej ścianie kabiny. Dobra. Użyj przycisku wywoływania na radiotelefonie, aby zgłosić gotowość dyżurnemu ruchu. Dobrze, proszę bardzo. Zawiercie do 40665, drugą z właśnie. Zawiercie 40665 jest gotowy do drogi. Nie podaję motor. Ten mi się cofa. Aby zamknąć styczniki liniowe, ustaw nastawnik jazdy na pierwszą pozycję. Dobra. Plusik na klawiaturze. Kolejne nastawnika jazdy.
Dalej plusik na klawiaturze numerycznej. Ewentualnie no można też myszą, nie? Ale tutaj to się tak za bardzo nie będę rozpędzał. Bo tutaj już jest stacja w zawierciu. Unikaj dłuższej jazdy na pozycjach oporowych. Kolejno zwiększaj pozycję nastawnika jazdy. Gamoniu, zaraz będziemy stawać, to co mam zwiększać? Też trochę ten tutorial wymagałby dopracowania, w mojej ocenie. Bo czasami są takie głupoty podawane, że laik, który się totalnie nie zna... Aby zamknąć styczniki liniowe, ustaw nastawnik jazdy na pierwszą pozycję. Pociągnij rączkę kranu hamulca ze spodu do siebie, aby zadać siłę hamowania. Przestały się wyświetlać tutaj te informacje, ale to można... spróbować w ten sposób, o, wyjść i wejść właśnie. Kamera to klawisz 2, ale ten ja klikam na górze jakby klawiatury, a nie na panelu numerycznym. A powrót to klawisz 1. Zresztą trójeczka. To tak jakoś wygląda, o, coś takiego można sobie zobaczyć, czy ludzie wsiadają. Tutaj mamy czwóreczkę, ale tego się nie obkręca. Piątka to z tyłu pociągu. Ale też widzę, że się nie obkręca. No jedynka powrót. No i 13 sekund, no 10 już. Jeszcze musimy tutaj stać. No to stoję. To się będę tam spieszył, nie? Natomiast jak gościu... 46, 65, odjazd. Dobra. Kran hamulca zespolonego znajduje się w pozycji hamowania. Przestaw kran hamulca zespolonego w pozycji jazdy. Aby zamknąć styczniki liniowe, ustaw nastawnik jazdy na pierwszą pozycję. Kolejno zwiększaj pozycję nastawnika jazdy. No tutaj nadal mamy ograniczenie do 25 km na godzinę, więc to nie ma się co rozpędzać. Bo za chwilę byłby problem. No i tak, jak oni przestaną mi nawijać, to będę mógł gadać. Unikaj dłuższej jazdy na pozycjach oporowych. Kolejno zwiększaj pozycję nastawnika jazdy. Tak, 28. Nastawnik znajduje się na pozycji bezoporowej. Jest to odpowiednia pozycja do długotrwałej jazdy. Możesz też użyć nastawnika bocznikowania w celu zwiększenia mocy. Dobra. Teraz tak. Poruszyłem temat tego, że byłem na multi przez chwilę. Elfikiem. I generalnie rzecz ujmując, powiem szczerze, że mi się to spodobało. A tutaj jeden z moich widzów polecił mi właśnie wejście na multi, bo tam są koleje mazowieckie i rzeczywiście i było, i były. Natomiast dojechałem sobie do dworca, bo mnie gdzieś tam na trasie zrespił. I tak na dobrą sprawę tylko tyle, że sobie pooglądałem. Faktycznie inni gracze byli, super to wyglądało. Natomiast ja nie chciałem za bardzo tam ludziom przeszkadzać. Dlatego gram sobie na razie na singlu, jeżdżę na singlu, może w ten sposób. I uczę się, bo tutaj też trzeba zapodawać powiedzmy sygnał RP1, tak? A ja czasami przegapiam, nie? Te znaki, więc muszę wyrobić w sobie taki nawyk, żeby jednak dawać ten sygnał. No bo jak nie, no to lipa. Mamy przejechać przez łazy. Ograniczenie to 120 km na godzinę. Na razie ciśniemy 74. I no dobra, no to zwiększmy tę prędkość, tylko
Żeby tam zaraz nie było jakiejś lipy, nie? O, plus 500 punktów przejazd przez punkt kontrolny o czasie. No to fajnie. Dobra, następny semafor zielony. No i bardzo dobrze. Powiem tak, jeżeli chodzi o wygląd tutaj, to tym razem ustawienia graficzne mamy lekko zjechane. Co to znaczy? To znaczy, że z ultra zjechałem do wysokich. To są wszystko ustawienia wysokie. Jeżeli chodzi o grafikę, tak to wygląda. Dlaczego w ten sposób? Bo chciałbym przetestować, czy tutaj też będzie... Oj, czy tutaj też będzie lagowało. Muszę sobie odpuścić to troszeczkę, bo... Za chwilę ograniczenie do 40 będzie. Także wracając do tematu, no chciałbym przetestować, czy tutaj też będzie lagowało. Jak na razie jest spokój, natomiast wydaje mi się, że nie w ten sposób powinienem to przetestować. Wydaje mi się, że powinienem to przetestować z powrotem na Warszawie. Ze względu na fakt, że to tam był problem, ale zauważyłem, tutaj pozdrawiam prowadzących kanału Chris Tinka, a pisze się Chris myślnik Tinka, którzy mieli właśnie również problem graficzny na Warszawie, więc i to tam był gorszy niż u mnie. Więc nie wiem, co jest z tą Warszawą nie tak. Natomiast prowadzący powiedzieli, że Warszawa była robiona na samym końcu i być może nie zarzucam nikomu niczego. Została zrobiona o taką bez odpowiedniej optymalizacji. O, tutaj widzę, że jest znak, więc trzeba zapodać sygnał. I plus 50 punkt ciszy wjechało, nie? No i elegancko. Czuwaczek zbijamy. Cały czas ograniczenie do 40 na godzinę. Niestety. Pytanie brzmi, czy my się dopiero w Dąbrowie będziemy zatrzymywać, czy też wcześniej? Nie, w Łazach znaczy się? Bo Łazy, ten Łycy, EUC, mamy przejechać. No dobra, będziemy patrzeć, no tak czy inaczej. Na razie jedzie, na razie nic jeszcze nie sfejlowałem, więc jest dobrze. Znaczy, nie sfejlowałem w sensie takim, że mi lokomotywa odmówi posłuszeństwa i nie ruszę. Bo powiem szczerze, że już miało to miejsce i tak uczę się radzić sobie z tym problemem. Ale wydaje mi się, że będzie dobrze. Tutaj już, proszę Państwa, udało mi się nawet zapodać naraz zbyt duże napięcie, bo jak tutaj zacząłem kręcić tym zadajnikiem jazdy, to jak porąbany, nie? A to trzeba jednak stopniowo, powolutku, nie na siłę, bo nie nada, nie? Chociaż mówią, że jak się popieści, to wiadomo. Oj, w tym tempie to powiem szczerze, to my dojedziemy może za godzinę. Albo i dłużej. No ale ograniczenie to ograniczenie, nic na to nie poradzę. No tutaj słuchajcie, wracając jakby do aspektów graficznych, to jest trochę brzydziej.
ale jeszcze da radę, tak? To jeszcze da radę. To bym, nie wiem, porównał do może Train Drivera, tak się odważę. Chodzi o graficzne aspekty, tak? Nie chodzi o wykonanie tutaj jakby tych zabudowań, bla bla bla, tylko po prostu to, jak widać drzewka, trawę, jakość obrazu, nie? To mnie się przypomina, jak w Train Driverze sobie próbowałem swoich sił i tam podobnie to wyglądało. A, 120, dobra, ciśniemy, słuchajcie, bo to kurde trzeba nadgonić. Dobra, ciśnij, hopie. Że tutaj już będziemy sobie śmigać elegancko. Jak na razie 80 klatek u mnie jest. Więc nie jest źle i jest płynnie, ale to tak jak mówię, popełniłem błąd, trzeba było w Warszawie sobie przetestować, ale skoro nagrywamy, to ja sobie to przetestuję później, a wy będziecie mieli taką trochę inną traskę, nie? Tak się prezentuje tutaj nasza lokomotywka i tam z tyłu reszta składu, można oddalić nieco. No i fajne cinematiki można robić, tylko powiem szczerze, że czuwaka tutaj nie widać, nie? Nie wyświetla się ten komunikat, więc zaraz będzie pewnie buczał. No dobrze. Jeżeli chodzi o jakby poziom dźwięku, to też trochę wyregulowałem. Znaczy, ja też się bawię, słuchajcie. W końcu ogarniemy to tak, że ja to poustawiam i będzie dobrze. Na razie próbuję, tak? Tymi suwaczkami tam od dźwięku się bawić, żeby jak najmniej pracy mieć w postprodukcji. Bo to też jest dosyć istotne dla mnie, tak? Bo tam jednak czas to pieniądz, jak to mówią. O! Tutaj to też jest tak, kurde, że ciężko jest nadać dwa sygnały, nie? Bo jak dla przykładu kliknę jeden klawisz, powiedzmy, no tak teraz specjalnie dam ten sygnał. O! I chcę od razu drugi? To nie wszedł w ogóle. Od razu wcisnę, bo właśnie, w klawiszologii sygnał wysoki to jest H, a niski J. Więc one to tak jakoś dziwnie wchodzą. Jakby nie były niezależne. Mamy przejechać przez Dąbrowę Górniczą Ząbkowice, to w Dąbrowie... No właśnie, w Dąbrowie Górniczej się... A, bo my przejeżdżamy przez DZA, to może tutaj się zatrzymamy, a kto wie. No trzeba tam trzymać rękę na pulsie, bo... Żeby nie było, nie? 4 minuty opóźnienia, to kurde. Jak na pykpy. To jeszcze wcale nie ma tragedii. Czy my dojedziemy do Zawiercia, drodzy Państwo? No właśnie. Możemy spróbować, ale bardzo bym prosił, żebyście w komentarzach napisali, czy Wam się takie dłuższe odcinki będą lepiej oglądać, czy też wolelibyście takie 20-minutówki, ale to wtedy muszę ciąć, nie? Powiedzmy na zasadzie takiej, taki luźny pomysł, oczywiście przygotowanie pociągu, dojazd do pierwszej stacji, zapakowanie pasażerów i później ruszamy, tak, chwilę pojedziemy, cięcie i później powiedzmy rozpoczęcie nagrywania, kolejne wejście przy dojeździe już do jakiejś kolejnej stacji, gdzie się będziemy zatrzymywać, tak? Chociaż cholera, w 20 minutach to i tak się ciężko będzie zmieścić, no ale to taki luźny pomysł, tak? Pierwsze, co mi przyszło do głowy. Jadę 80 na godzinę, bez pośpiechu, mam zapas w razie czego, żeby móc wyhamować. Wcale nie jest powiedziane, że jak jest ograniczenie do 120, to muszę cisnąć 120, tak? No to... Mogę sobie jechać i 70, nie? Chociaż powinienem się trochę do setki zbliżyć, ale to już widzę, że się sam będzie zbliżał.
Jeszcze muszę ogarnąć temat bocznikowania, tak? Co to jest to bocznikowanie? Bo tutaj mamy, tak? Ten gościu też tam mówił, ale już nie wytłumaczył jakby co to jest, więc muszę ogarnąć ten temat. Bo on powiedział, że mogę bocznikować, żeby nadać mocy, tak? Ale co to konkretnie jest, to nie wiem. Ale dobra, ogarniemy temat. Albo i nie ogarniemy. To też jest taka ewentualność. Raczej to drugie, ale obiecuję, że będę się bardzo starał. Tak czy inaczej, jak na razie to i tak dobrze, że ta EP07 to ciśnie, nie? Więc jest okej. Okay. O, nie ten klawisz, chłopie. O, teraz będzie sygnał RP1. Proszę bardzo. Teraz to tak odwrotnie. W momencie, kiedy ja sobie sam jadę, dla przykładu, i tak jak jechałem, będąc na live'ie prowadzących tam u Chrisa oraz Tinki, to ja czuwak wyłączyłem. No, żebym mógł tam pisać na czacie, tak? Bo jakby nie odbiję czuwaka, nie zbiję czuwaka w momencie, kiedy dla przykładu piszę coś na drugim monitorze, nie? Wyjdę poza grę. I już był problem, więc sobie tam wyłączałem, ale tutaj, żeby wiadomo było, jest skupienie, jeździmy i nic więcej nie robię, no to ten czuwak jest włączony, tak, w ustawieniach. Ale fajnie, że można sobie wybrać, no tutaj szacun dla twórców, że dali nam taką możliwość. No, a właśnie, bo jeszcze tak mi się przypomniało, bo tutaj widz napisał odnośnie tego multika, że tam dyżurnymi są boty. I tak zacząłem się nad tym zastanawiać, kurde, a skąd one wiedzą, kogo puścić, a kogo nie puścić? Przecież tak na dobrą sprawę to choćby taka kwestia tego, że pasażerskie mają pierwszeństwo przed towarowymi, nie? To jak taki bot będzie to ogarniał? To muszę przetestować, tylko cholera, no właśnie. Pokusa jest ogromna, żeby tam wejść. Ale może, nie wiem, gdzieś w środku nocy, jak ludzie będą spali. 140 punktów spóźnienie w punkcie kontrolnym, już 5 minut opóźnienia, bardzo niedobra sytuacja. Ale mamy przejechać przez Dąbrowę Górniczą Ząbkowice, czyli tu się nie zatrzymuje. I co, nie zbijesz mi tej prędkości? No co, ty godoś. Pierunie. No panie, muszę mu zbić, no. No. I jadymy. No dobra, jest ograniczenie do setki, ciśniemy 96, Dąbrowa Górnicza, przejeżdżamy elegancko. Także nie jest źle. I teraz mamy przejechać przez Dąbrowę Górniczą Gołonóg. Tak też zrobimy. Jak na razie nie ma jeszcze sytuacji takiej, w której musielibyśmy zatrzymać się pod semaforem. I pytanie, czy będzie. O, tu sygnał. I 50 punkcików, elegancko. Możemy przyspieszyć. Aczkolwiek tak powiem szczerze, to setunia, no to można i setką lecieć, ale nadrabiamy, troszeczkę nadrobiliśmy 4 minuty opóźnienia. A, słuchajcie, tutaj w poprzednim odcinku
No to ja już w postprodukcji widziałem, że jest problem z mikrofonem, że coś tutaj, jakieś pstrykanie było i tak dalej. Okazuje się, że to chodzi o nadwyrężenie kompa. Trochę za mocno ta gra daje mu w kość. I ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało przy tym filmie. Także jeżeli takie pstrykanie będzie występowało, no to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko was przeprosić, ale nic z tym nie zrobię, bo no co ja mogę, nie? Jeżeli gra przy obniżonych ustawieniach graficznych dalej będzie dosyć mocno żyłowała kompa i nie da troszeczkę, znaczy gra nie zostawi trochę zasobów dla programu do nagrywania, no to tutaj już będzie stanowiło to spory problem, no i wtedy zastanowię się, czy w dalszym ciągu będę kontynuował nagrywanie tej gry. Natomiast, znaczy przynajmniej do czasu jakiejś normalnej optymalizacji, bo w tej chwili no, gra ciągnie ładnie, nie ma problemu, klatkaż zachowany, super, wszystko, płynność jest. No tylko, że jeżeli to powoduje też jakby jakieś tam zawirowania czy programy do nagrywania, no to tutaj nie będzie się opłacało nagrywać tej gry ze względu na fakt, że wy się tylko będziecie męczyć. Ciągle będzie pstrykanie jakieś. Ale to zobaczymy, tak? Będziemy patrzeć, będziemy monitorować, nadzorować. Dobra, przejechaliśmy przejazd. Czasami, słuchajcie, też występują takie dziwne sytuacje, że pojazd wjeżdża na tory. Nie wiem, z czego to wynika, dlaczego tak jest. Oj, czekajcie, wiecie co, bo my musimy stanąć za prawie 2 km, ja tutaj sobie zjadę, bo my musimy zwolnić z tej prędkości 110. A, brak sygnału ostrzegawczego, minus 10 mi teraz pociągnęło. Ja się tak starałem. O! Tu już ograniczenie było. A to jeszcze brak sygnału? Zara, bo ja się patrzę tutaj, kurde, na prędkościomierz. Ale dużo rzeczy, słuchajcie, naprawdę dużo rzeczy trzeba tutaj ogarniać naraz. I ten czuwak, i RP1, i ograniczenia prędkości, i żeby się dobrze zatrzymać, nie? To też jest challenge, żeby gdzieś tam nie sfejlować. No ale dajemy radę. Dobra, 30 na godzinę. Myślę, że spokojnie sobie staniemy w peronach, w peronie. I pytanie, nie, bo by tu... Co, zero opóźnienia mam? Użyj przycisku wywoływania na radiotelefonie, aby zgłosić gotowość dyżurnemu ruchu. Ale dlaczego ja? Jeszcze nie jestem gotowy. Jeszcze chwila. Musimy poczekać, aż ludzie wsiądą. 46, 65, odbiera to. Dobra. Dobrowa Górnicza do 40665. Będzie wyjazd? Wyjazd to będzie się na tygodniu. Pierwszy z powodu ustawki. O, wyjazd... Wyjazd odbędzie się... wyjazd odbędzie się sygnał zastępczy na tor pierwszy z powodu usterki. No i widzicie. Ta szósterka jest. Odjazd ze stacji po czasie, minus 5 punktów. Pocałuj ta, właśnie, wiecie co, w dupę wójta, no. 2 minuty opóźnienia. Bo ci ludzie to się tak gramolą, jak wsiadają do tego pociągu, że to po prostu skandal jakiś. Ale co to za usterka? Aha, 40 na godzinę.
My się tutaj nie będziemy za bardzo rozpędzać, bo to jak jest ograniczenie 40 na godzinę, to nie ma najmniejszego sensu, żeby tu jakoś hulać nie wiadomo jak szybko. Ale dobra, na razie ciśniemy. Nie jest źle. 34. Myślę, że w ten sposób sobie polecimy. O kuźwa, to miało być 40, a nie... Zara! To 20 w ogóle jest i ja pierdykam tu, ale przekroczyłem. Jeszcze patrzcie jak mi ciśnie, 3 punkty za przekroczenie. Po 3 punkty za przekroczenie, co chwila. Obejrzesz, synu. Nie denerwuj mnie. Teraz po jednym punkciszku. Dobra, jedź sobie powolutku, jedź sobie powolutku. Odluźniaczem go tam trochę potraktowałem. Miszuniu. Bo się zdenerwuje. Opa, ten sam se przyspiesza. O ty synu, ty. A ja widzę, że tu jest pod górkę, bo tak bardziej, a nie z górki. No i widzicie. I tak się tutaj toczymy, nie? Cholera, wysiadłbym, znaczy wysiadłbym, kamerą bym przestawił trochę, żeby ten, żeby, o właśnie, ale czuwak był. Dobra. Ale my się wleczemy. Niesamowicie. Ale tak czy inaczej wygląda ta gra symulacyjna bardzo ładnie. To muszę przyznać. Trzeba to oddać temu tytułowi. O! A teraz ze mną sobie zapodam sygnał RP1. Czy to się w ogóle da? Uwaga. Dało się. Elegancko. No, w dobrym momencie wsiadłem. Ale ten znowu wykorzystał okazję i przyspieszył. No, skubany. Kurde, ale to ograniczenie... Czekajcie, bo ja już zgłupiałem. Czy tam było... tutaj było pokazane 20 czy 40 wtedy? Wydaje mi się, że 40. No dobrze, i mamy przejechać teraz, słuchajcie, przez Będzin Xawera. No to dobra. No co ty, mistrzu? Oj, go trochę tutaj. Za bardzo spowolniłem. Ja on sobie zaraz przyspiesz. Żebym tylko, słuchajcie, żeby nie było takiej sytuacji, wiecie, że ja przegapię. Ja się będę patrzył tutaj na wszystko dookoła i przegapię, jak tu wskoczy, załóżmy, 120, nie? Ja będę dalej ci 120 na godzinę, no to... To będzie takie... Chociaż czuwak mnie obudzi. Ale tak sobie przejedziemy przez ten Będzin. Będzin Xawera dokładnie. No ale dobrze. To może na chwilę sobie ogarnąć tutaj, zobaczyć jak to wygląda. A, jednak czuwak się ten pojawił. O, to dobrze. Raz się pojawia, 5 razy nie. Spóźnienie w punkcie kontrolnym. No dajcie jeszcze większe ograniczenie, to na pewno się nie spóźnię. Tak to wygląda, drodzy państwo, jeżeli chodzi o scenerię. Można tutaj zrobić zbliżonko.
Benzin Xavera, proszę bardzo. Tu jakieś dziołchy na peronie czekają, ale to nie nasz pociąg. Nie na nasz pociąg. No. Jest dobrze, jest moc. 5 minut opóźnienia, no okej. I teraz tak, najbliższe miejsce zatrzymania Benzin Miasto za 2 km. No i dobra, bardzo ładnie. A my dalej sobie pędzimy. Śmigam. O, dobra, można przyspieszyć. Można przyspieszyć, ale to też nie za bardzo, bo tu za 2 km będziemy się zatrzymywali w Będzinie. W związku z powyższym trochę nie opłaca się w tym momencie przyspieszać jakoś tak do setki, powiedzmy. Ale tak zdecydowanie podciągnę tę prędkość z tych 20. Bo już nieco śpiący się robimy tutaj wszyscy. Myślę, że pasażerowie, którzy z nami jadą, to na bank pozasypiali. Tak błogo im się zrobiło. A my jadymy. Można podziwiać widoczki. Tutaj okno się otwiera, to można sobie odsunąć szybę. Z tym, że jakoś tak za bardzo tego szumu to nie słyszę, nie? Chociaż może trochę? Dobra, słychać. Dobra, 50 na godzinę. Kilometr 300 do stacji. Tu zapewne trzeba będzie nadać sygnał RP1. No to dobra, to ja myślę, że mogę już spokojnie tutaj ogarnąć to w taki oto sposób. Metrów. No, czyżby nie trzeba było nadawać sygnału? No to ciekawe bardzo jest. No dobra. Hamujemy. No w sumie jakiegoś przejazdu tutaj nie było, tak? Ale jakie tam opóźnienie mi teraz skoczy, no, że niby zero. Dobra. O, 8 minut opóźnienia, ta. No, co za felek, no powiedział, że zero było. Dobra, jeszcze 5 sekund. O, idą. Słuchaj, ta, bo nie zdążycie, ja nie czekam. 46,65 odbieram. Wasza strata. A za bilety nie zwracamy. Minus 75 punktów za odjazd ze stacji po czasie. No tutaj właśnie z tym czasem to ja, drodzy Państwo, będę musiał tak troszeczkę poćwiczyć, wiecie, bo to mojej skromnej ocenie i tak 8 minut opóźnienia to niewielkie opóźnienie. Jeżeli mowa o pykpy. A jedziemy składem sygnowanym pykpy, więc w momencie, kiedy my się spóźniamy, to tak na dobrą sprawę bardzo dobrze odzwierciedlamy realizm.
No dobra, my mamy przejechać przez stację Będzin. Tutaj trzeba nadać sygnał. I mamy ograniczenie do 100 km za kilometr. Jak na razie 110. Wynosi maksymalna prędkość, natomiast wydaje mi się, że nie będziemy jakoś tak strasznie cisnąć. Ja trochę go popędzę, ale nie za bardzo. A, tutaj w ogóle za 2 km 90 będzie. To też nie ma chyba sensu się tak jakoś straszliwie rozpędzać. Tylko tak sobie powolutku pojedziemy. Sosnowiec główny, najbliższe miejsce zamieszkania, Boże, zatrzymania. I to będzie za niecałe 4 km. Czuwaczek. Km/h. Myślę, że można mu tam jeszcze trochę podciągnąć. O, niech ma bezoporową. O, nie dałem sygnału. Czekajcie, ale tu jest jakiś znak. Aha, ale to dotyczy w drugą mańkę. Chyba. Dobra. 2600. I pół kilometra do Sosnowca, ok. O, masz ci los! Za niecały kilometr znowu ograniczenie do 40. Znowu będę musiał zwolnić, kuźwa. Dlaczego oni mi to robią tak nagle? Nie dają mi żadnych szans, łobuzy. Nie chcę, żeby mi po prostu potrącali za przekroczenie prędkości, nie? Tak, ciułam te punkty, ciułam. Już poziom piąty. Ja wiem, dupy nie urywa, ale to od czegoś trzeba zacząć. No i dobra, 700 km do celu. 39 na godzinę, mimo że setka, ale to za 100 metrów będzie 40, to... Albo żeby znowu nie było tak, że wskoczy 20, nie? O, to bym się zdenerwował. Nie, 40. No już jest tak, że już mu się nie podoba. Już za chwilę będzie 41. Ale póki mi nie upierdziela punktów... Tutaj lekko ścięło. Ciekawy jestem czemu. Bo klatki nie poleciały. Ale dla przykładu tutaj mam 65 klatek. Tak jak sobie teraz jedziemy. No i teraz spadło do 55 i wskoczyło na 63. No to takie są spadki, nie? Dobra, 43 na godzinę. Jeszcze nie upierdziela. I teraz już upierdziela, dobra. Proszę nie opierdzielać mi punktów, bo ja je sobie ciułam, zbieram. I za 800 metrów będziemy się zatrzymywali w Sosnowcu. Tutaj już nie wysiadam, drodzy Państwo, tak, żeby stację pokazywać, bo nawet nie mamy na to, jak widać, czasu.
Tak, jesteśmy opóźnieni, w związku z tym zatrzymujemy się, zgarniamy ludzi i jedziemy dalej. Natomiast mogę, powiedzmy, pokazać stację, o, w ten sposób, nie? Że to już by wypadało się wyhamowywać. No dobra, potoczymy się trochę. Potoczymy się trochę w ten oto sposób, żeby można było sobie popatrzeć, jak to tutaj zostało zrobione. I no, państwo, którzy z Sostowca są, to mogą ocenić. No, już tak najdalej jak mogę. Budynek dworcowy, Sosnowiec Główny. No i już musimy wyhamować, bo... No, synku, czy ty się zatrzymasz tak elegancko? Dobra. 17 sekund, to możemy jeszcze popatrzeć, jak to tutaj wygląda. Proszę uprzejmie. A, po drugiej stronie to tak już ciężko jest, nie? A pytanie, czy dałoby radę... A, nie dałoby rady wyjść, bo... A nie, tędy może. 4665 odjazd. No, nie daj pooglądać, siusiaki, kurwa. No dobra, 10 minut opóźnienia, no coraz lepiej. Jademy. Ale tędy może do miasta dałoby radę jakoś tam wejść. Tylko to by trzeba było zobaczyć, nie? Chociaż tutaj to by nas gdzieś tam przyblokowało raczej. Tutaj gościa widzę, że przyblokowało, bo stoi sobie, nie wie co ma robić. I, drodzy państwo, następna stacja, przez którą mamy przejechać, to Sosnowiec Główny PZS R52. To chyba nie jest stacja. To chyba jest punkt kontrolny. Ta nastawnia, nie? Czy to nie to? No nic, zaraz zobaczymy. No ale tak czy inaczej, ograniczenie 40 na godzinę. Nie poszaleję. Nie, to jednak nie było to. No dobrze, cały czas czekam na zwiększenie ograniczenia. Jakiejś wielkiej tragedii nie ma ze spóźnieniem, z opóźnieniem. Ale szkoda, że jest. Z 10 punktów spóźnienie w punkcie kontrolnym. No coraz lepiej. Dobra, mamy setkę. Ale tam później będzie 90 na godzinę w związku z powyższym. Za bardzo tam nie będę szalał. I mamy przejechać przez Katowice Szopienice Południowe. Także, drodzy państwo, bliżej jak dalej. Nagranie już trwa około 50 minut, ale tam też część było powycinane, więc to tak około 49, coś takiego. Także powiem szczerze, całkiem nieźle.
A co będzie, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o przyszłość, tylko nie wiadomo, czy daleką, czy niezbyt odległą? Natomiast co będzie w momencie, kiedy, powiedzmy, będzie zrobiona trasa do Gdyni i wtedy takim pendolino z Gdyni do Krakowa, na przykładu? Tylko, że Kraków też muszą zrobić. W razie mamy Katowice. Pytanie, czy ten model biznesowy w postaci rozszerzania tras DLC-kami, czy to będzie realizowane jakoś kilka razy w roku, czy raz w roku? Bo tak szczerze powiedziawszy, drodzy Państwo, to non-stop na tej samej trasie jeździć nie da, bo to się po prostu będzie nudziło, tak? I teraz w tej chwili to jest wow, tak? No to wiadomo, nowość u nas przede wszystkim. No więc fajnie się jedzie, tak? Fajnie się to wszystko ogarnia. Natomiast później to już się tak opatrzy i to tak będzie, dobra, tam. Będziemy chcieli czegoś nowego, no oczywiście. Później, powiedzmy, mając do dyspozycji, no to już tak wybiegnę daleko, daleko w przyszłość, ale mając do dyspozycji całą Polskę, no to będziemy mogli sobie wybrać, nie? Dzisiaj tu, jutro gdzie indziej. Pojutrze, nie wiem, może z Warszawy do Lublina, albo, znaczy nie, no to w sumie to chyba za bardzo nie. Coś mi tu tłucze. No dobra, mamy przejechać przez Katowice Zawodzie. Także tak, 11 minut opóźnienia. Dosyć niefajnie. Za 3 km ograniczenie do 70 km na godzinę. No tutaj też by można było popędzić ten skład, ale tak jak mówię, no ja się tutaj teraz uczę, tak? A nie chcę jakby sfejlować za bardzo, bo jak mi lokomotywa odmówi posłuszeństwa, to się zdenerwuje. No nic, nawet jak odmówi, to i tak opublikuję ten film, ale lepiej, żeby nie. Najbliższe miejsce zatrzymania, Katowice, drodzy Państwo. Za niecałe 4 km. Na godzinę ciśniemy. Ciekawy jestem, ile punktów zdobędę. O, to jest ciekawe. Ale tego to już nie pokażę. Bo ja tu jeszcze później po nagraniu będę chciał miniaturkę zrobić. Tak, żeby była. Znaczy fotkę na miniaturkę, w ten sposób. Dobra, czuwaczek jest. Drugi czuwaczek. O kurde, za kilometr znowu 40. Ja naprawdę wykazuję bardzo dużą dozę cierpliwości do tych ograniczeń prędkości. Czemu tu takie ograniczenia są? O cóż to chodzi? Ale że niby 40, a dalej będzie 70. No kurde, i gdzie tu sens? No ale jak mus to mus. Już sobie wolę zwolnić. No dobra, jeszcze 2 km do Katowic, drodzy Państwo. Dalej cały czas 11 minut opóźnienia. Okej.
ogóle niech się cieszą, że dojeżdżamy. Bo moglibyśmy nie. Jakby doszły mnie słuchy, że tutaj planowane jest gdzieś w przyszłości ogarnięcie jakichś tras ogólnie po Europie. No i pytanie, czy będzie na przykład takie połączenie do Berlina albo do Pragi czeskiej. Że to bardzo, bardzo ciekawe plany są, tylko pytanie, na ile realne. Jeszcze chciałbym tego dożyć. Ale dobrze, już proszę Państwa, jeżeli chodzi o Katowice, to tak to mniej więcej się prezentuje. Ciekawy jestem, czy ktoś z Państwa rozpoznaje gdzieś tutaj swoje okolice. Czy gdzieś tutaj Państwo blisko dworca mieszkacie? Czy rozpoznajecie właśnie swój, może, nie wiem, dom? Może ktoś gdzieś tutaj zamieszkuje? Czy gdzieś tutaj może? Natomiast jeżeli chodzi o torowisko, bardzo fajnie to wygląda. Można zawsze sobie podejrzeć. O, dla fanów choćby Transport Fever to bardzo cenne. No, można zobaczyć, jak tory są ułożone i zastosować można. A my za 700 metrów stajemy, więc już lepiej siedzieć na tyłku tutaj. A, tu 70 było. No dobra, no ale już te 34 km jakoś się dotoczymy, nie? No i drodzy Państwo, jeżeli chodzi o Katowice, to tutaj spadek klatek jest znaczny. 46. O, teraz się podnosi. 50 klatek poszło. No i oczywiście dworzec w Katowicach mamy. No i my możemy już rozpocząć hamowanie. I tu już sobie wysiądziemy. No ja wiem, że mogę się zatrzymać, no to przecież hamuję, no. Albo i nie wysiądziemy. Aha. Czyli tak to ma wyglądać, tak? No dobra, czyli nie pozwolą nam wysiąść. Natomiast zdobyliśmy doświadczenie 3666 punktów. Przejechana odległość 44 km. Kuźwa, nie wiem gdzie mam sobie pojechać. Natomiast czas trwania no prawie godzinka. No nic, no ja tutaj będę musiał trochę pokombinować w takim wypadku, żeby tę miniaturę zrobić. Natomiast Państwu bardzo serdecznie dziękuję za wspólną podróż, za obejrzenie tego materiału. Zostawcie lajki, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.